Dzień dobry, czołem strażacy. Witam wszystkich oglądających i słuchających chrześcijańską telewizję internetową w 11. niedzielę po Trójcy Świętej 11 sierpnia 2024 roku. Witając wszystkich, pragnę uczynić to hasłem rozpoczynającego się tygodnia. Hasłem, które jest zaproponowane przez broszurę z Biblią na co dzień. A są to słowa wyjęte z pierwszego listu apostoła świętego Piotra, gdzie w 5 rozdziale i 5 wierszu w drugiej jego części czytamy. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Dobry Boże, prosimy o Twoje błogosławieństwo dla krótkiego rozmyślania nad Twoją prawdą. Zapisz te słowa na sercach i duszach naszych. Amen. Tak wiele dziś mówi się o chrześcijaństwie. Tak często z wielką radością chlubimy się swoją wiarą, chlubimy się swoim przywiązaniem do Jezusa Chrystusa, do swojej parafii, do swojego kościoła. Ale jednocześnie czasem w tych przechwałkach licytujemy się, która parafia, który zbór, który kościół, która denominacja jest lepszą, piękniejszą, która głosi czystą, nieskazitelną, jedyną prawdę wiodącą do zbawienia i życia wiecznego. I czasem te wszystkie przechwałki bardzo szybko są weryfikowane przez codzienne nasze życie. Poprzez zachowanie, poprzez postępowanie, poprzez naszą mowę, poprzez naszą chrześcijańską, także strażacką służbę. I wówczas wychodzi, że nie zawsze to, co z taką chlubą i dumą wyznaję, to, o czym mówię, że Jezus jest moją jedyną drogą, prawdą i życiem, to, że mówię i przyznaję się, że Jezus jest moim jedynym Panem i Zbawicielem, że ja jestem dobrym chrześcijaninem, bo to czy tamto. A jednak moje życie pozostawia wiele do życzenia. I tutaj rację trzeba przyznać ojcu reformacji, księdzu doktorowi Marcinowi Lutrowi, który powiada, że jesteśmy usprawiedliwieni, a jednak grzeszni. Rzeczywiście pycha, przechwałka poprzedza wielki upadek. Tak, my jesteśmy usprawiedliwieni, ale wciąż w nas tkwi wina grzechu pierworodnego, a to jest ciągła, nieustanna skłonność człowieka do złego, do przeciwstawiania się Bogu. To próba podporządkowania sobie Boga do swoich własnych zachcianek, do swoich marzeń, pragnień, do swoich oczekiwań. I prawdziwy chrześcijanin, ten, który szczerze wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa, wie, że tak wiele mu brakuje, by być jak Jezus. Dlatego prawdziwym, szczerym chrześcijaninem jest ten, który nie przechwala się, który nie manifestuje na zewnątrz swojej wiary, swojego związania z Jezusem Chrystusem, ale żyje Jezusem Chrystusem, który ugina swoje kolana i jak ów celnik woła do Boga: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Prawdziwy chrześcijanin to ten, który ugina swoje kolana, składa swoje ręce do modlitwy i prosi Boga o wsparcie, prosi Boga o prowadzenie, prosi Boga o oczyszczenie swojego serca z wszelkich win, brudów i naleciałości dnia codziennego. Prawdziwy chrześcijanin to ten, który nie przechwala się swoją wiarą, nie jest pyszny i zadufany w sobie, ale to ten, który sięga po Boże Słowo, otwiera je, czyta, zgłębia i przyswaja sobie niejedną prawdę, którą żyje. Prawdziwy chrześcijanin to ten, który jest wykonawcą Bożego Słowa, a nie tylko słuchaczem oszukującym samego siebie.
Bóg w swojej łasce przybliża się do pokornego, uniżonego serca. Każdy, kto szczerze wyznaje przed Bogiem swój grzech, kto szczerze wyznaje swoją winę, tego Pan Bóg nie odrzuca, ale tego przyjmuje. Tuli do piersi, jak apostoła Jana w czasie ostatniej wieczerzy i pomaga postawić pewny, bezpieczny krok wiary. Zdawał sobie z tego sprawę apostoł Piotr, który także był pewnym, zadufanym w sobie, pełnym pychy. Ja jestem dobrym, związanym z Chrystusem. A jednak w chwili próby, trzykrotnie z wielką premedytacją powiedział: nie znam go. Ale Bóg go nie przekreślił i pomógł zawrócić z błędnej drogi. I każdego z nas Bóg nie przekreśla, ale do każdego z nas wyciąga swoją rękę i mówi: pójdź za mną, pójdź za Jezusem. Zatrzymaj się u Jego stóp, u stóp Jego krzyża i wyznaj swój grzech. Wierny jest Bóg tym, którzy czynią to szczerze. A wyznając swój grzech, możesz być pewien, że lżej tobie będzie w życiu, bo blisko jest ten, który wczoraj, dziś i na wieki ten sam, niezmienny, wiecznie miłujący, kochający Bóg. Życzę wam bliskości tegoż Boga. Niech Pan Bóg błogosławi w dzisiejszą niedzielę, niech Pan Bóg błogosławi wszystkim wam, gdziekolwiek będziecie, a strażacy błogosławionej, dobrej służby, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Pozostańcie z Bogiem.